Onet Audio. Ja mam wrażenie, że też nie docenialiśmy, Kamil, pani minister od klimatu Anny Moskwy, która, tak jak powiedziałaś, po wybuchu wojny napisała sobie taką półpokrytkę, że jeżeli zabraknie węgla, to nie ona. Drodzy państwo, problem jest z tymi ministrami takimi... bezpartyjnymi. Dobrze. Słuchaj, Mejzak był kiedyś też u bezpartyjnych. Słuchaj, nie każ mi więcej mówić o Mejzie, chyba że źle. Natomiast, drodzy państwo, jest tak, że oni wszyscy poczuli zew. Adam Niedzielski, który jest po prostu urzędnikiem, też nagle stwierdził, że będzie kandydował z Prawa i Sprawiedliwości, walczy tam o jedynkę w Poznaniu. Pani Anna Moskwa pojechała do Kozienic. Ja nie wiem, czy dlatego, że tam jest, tam są zakłady jakieś PGE, czy może dlatego, że też tam będzie kandydować z Kozienic. I no i zaczęła niestety się zaczęła odzywać w kwestiach stricte politycznych, a ona się zajmuje się klimatem, pracowała wcześniej w Orlenie, zajmowała się farmami wiatrowymi i niestety odezwała się na temat tego, komu przysługuje prawo stania pod biało-czerwoną flagę. I ja mam wrażenie, bo też mógłbym analizować, ona mówi też o zabieraniu paszportów, o tym, że no, wielu ma taką pokusę, żeby komuś tam odebrać paszport. Ja mam po prostu wrażenie, pani minister, że pani stanęła do wyścigu, jak wyborczego wyścigu, o najgłupszą wypowiedź. Bardzo proszę, jest pani silną kandydatką. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzin, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Nie widzę tego w innych państwach. To jest nasza ta zła, paskudna, opozycyjna specyfika. Ale bierzemy na warsztat, do przemyślenia, przekażę panu ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty prawne dla tych, którzy szkalują Polskę. Kamil, no ja mam wrażenie, że pani minister powinna się zająć tak. Odrą, która była brudna, nie wiadomo dlaczego. Smogiem, który jest. No jest 50 tysięcy rzeczy, czy śmieciami. No jest naprawdę wieloma rzeczami, mogłaby się zająć. A ona się zajmuje gdybaniem o odbieraniu paszportu. Wiesz co, ja mam nadzieję, że jak będą odbierali te paszporty, to chociaż dadzą dokument o podróży, jak w 68. W jedną stronę. W jedną stronę. To po co w ogóle taka retoryka? Tak? To jest jakieś kompletnie niebywałe. Ja rozumiem, że trwa wyścig, żeby się prezesowi przypodobać, który pewnie siedzi schorowany, ale tam donoszą mu kto co powiedział, żeby ładnie wyglądało. No ale są jakieś granice. No, odbieranie paszportu. Nie, no Andrzej, no nie ma granic. No, ogóle, no umówmy się. Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.